Bardzo serdecznie, i jak co poniedziałek, LEGO zaspało nas dużą dawką informacji na temat nadchodzących zestawów. Ale pojawiły się też informacje na temat LEGO Weep Weekendu, który zawita do nas już z 20 i 21 listopada. W takim razie pora na kolejną dawkę wiadomości. Nowości! Lego plikowało nam dzisiaj informacje na temat nadchodzących czterech zestawów z serii Lego Marvel. Od jakiegoś czasu widzieliśmy już, że te zestawy powstają, a są to cztery majestatyczne roboty. Czy z nich są to dobrze nam znana? roboty z serii mechów, które LEGO wydawało nam już od bardzo długiego czasu. Dostaliśmy między innymi już mech Spidermana, Miles Moralesa, Ironmana i wiele, wiele innych. LEGO gotowuje cały czas tą serię, wydając nam kolejną dawkę bardzo fajnie wykonanych, prostych robotów za bardzo małe pieniądze. Jak zwykle w wykładku tych zestawów znajdziemy w nich parę klocków, z których budujemy sobie tego fajnego mecha oraz minifigurkę. Zestawy, które dostaniemy w wypadku tej serii nowej będą to Wolverine, Ironman oraz Czarna Pantera. Trzy bardzo ciekawe wykonane roboty, ale powiem sobie jedną rzecz szczerze, od razu na początku. Nieważne, na którego robota spojrzymy, z tych, które tutaj mamy, one tak naprawdę wszystkie pod względem konstrukcyjnym są budowane tak samo. Różnią się kolorami i dodatkowymi akcesoriami, jakie dostajemy w wypadku tych majestatycznych mechów bojowych, ale i też figurkami. Na pewno na wielką uwagę zasługuje tutaj mech Wulmerina. Dostajemy w końcu po długim oczekiwaniu. Figurkę Wulverina za bardzo małe pieniądze, bo wszystkie te zestawy, które tutaj macie, te małe mechy, kosztują raptem 45 zł katalogowo, więc to jest naprawdę bardzo mały pieniądz, który musimy wydać na te zestawy. A bez najmniejszego problemu, po około roku, pół od wydania tego zestawu, będziemy mogli się kupić za około 30-25 zł. Więc to naprawdę bardzo śmieszne pieniądze, które będziemy musieli wydać na to. Ale poza mechem Wulverina zasługuje również na uwagę mech Czarnej Pantery. Sam robot jest wykonany, jak dla mnie, dość dziwnie i jak to pasuje do samej tematyki komiksu oraz tego, jakby na tym patrzeć, bardzo ciekawego bohatera. Ale na wielką wagę zasługuje ta sama minifigurka Czarnej Pantery. Poza standardowym nadrukiem na figurce i główce nadrukowanej, dostajemy też jeszcze alternatywną główkę, na którą mamy nadrukowaną twarz naszego czarnoskórego bohatera. Wygląda naprawdę bardzo fajnie, jest to bardzo ciekawy detal, że akurat w wypadku tego mecha LEGO postanowiło dać nam do akurat niego Aż dwie główki, które możemy sobie wymieniać i dowolnie żonglować. Mech Ironmana, jak dobrze wiemy, w tym roku wyleciał do sprzedaży jeden z mechów, który mieliśmy w sprzedaży. Zastępuje go ten nowy produkt, który zostaje nam wydany. Prosto, fajnie wykonany mech po raz kolejny, w bardzo prostej kolorystyce, nawiązując 100% do tego, jaką kolorystykę nosił sam Ironman. Z bardzo ciekawym szczeladełkiem, które zostało zamontowane na ręce Ironmana. Pod względem wyglądu. Wygląda to bardzo fajnie, ale tak jak powiedziałem wcześniej przypominam w budowy to coś jest w pozostałych mechach, ale i też nawiązuje bardzo mocno do tego mecha, którego mieliśmy już wcześniej. Cała figurka jest wykonana ciekawie, bardzo ładny wykonany nadruk zarówno na torsie figurki, jak i na nogach figurki, też jest to nadrukowane. hełm z tego co kojarzę, ten sam hełm który mogliśmy dostawać wiele razy w innych figurkach. Na 100% pod hełmem tej figurki znajdziemy nadrukowaną twarz taką samą, jaką już wiele razy w innych figurkach Iron Ironmana. Ale to jeszcze nie wszystko, LEGO w przyszłym roku wyda nam jeszcze jeden model mecha, albo lepiej powiedzieć zbroi Ironmana. Tym razem zostawicie będzie nazywała się figurka Iron Mana. Cena, jaką będziemy musieli zapłacić w tym zestawie, to 179 zł. Numer katalogowy. Tak naprawdę, patrząc pierwszy raz na ten model, miałem bardzo mieszane uczucia. To tutaj zobaczyłem. Lego bardzo mocno eksperymentuje z różnymi modelami, które nam buduje i oddaje w nasze ręce. Tym razem postawili nam na zbudowanie swojego własnego Iron Man'a, laleczki po prostu, nazwijmy to szczerze po imieniu budowanym z klocków LEGO. Kolorystyka pasuje do zbroi Ironmana. To, że mam tutaj dorzucony świecący klocek na pierś, który poświetla nam rdzeń energetyczny, który miał zamontowany Tony Stark w swojej piersi, również jest bardzo fajne. Ale samo wykonanie już mnie aż tak bardzo nie przekonuje do siebie. Jest na 100% tylko i wyłącznie zestaw zabawowy, który tutaj nam LEGO daje swoje ręce. No, chodźmy nawet widzieć po tych zdjęciach, które są dane na stronie producenta, że tak naprawdę celowane jest to głównie w grupę docelową dzieci, które będą miały super zabawę przy składaniu tego, ale i też przy późniejszej eksploracji i zabawy tym bohaterem, bo tak naprawdę o to chodzi o nic więcej, o zabawę tymi klockami. Nawet to, że LEGO postanowiło nam tutaj dodać tabliczkę informacyjną, co to jest za zbroja na czym jest to wzorowane? Jakieś podstawowe informacje, którą często znajdujemy w zestawach dla dorosłych dla osób, dla osób 18+, plus. nie przekonujemy to na naprawdę, jako żeby miał to być produkt skierowany do dorosłego odbiorcy, żeby go postawić na półkę, żeby się ładnie prezentował, jako dodatkowa atrakcja wizualna do naszego biura, pokoju rozrywkowego, albo też jakiegokolwiek innego pomieszczenia, albo miejsca, gdzie będziemy sobie to ustawić. Tylko szkoda również, że nie postanowili nam to dać małej figurki którą moglibyśmy sobie dożyć do naszej kolekcji. Ale jak widać... W wypadku tego produktu LEGO miał całkowicie inny pomysł. Zobaczymy, jak będzie on się sprzedawał. Czy będzie to dobry krok, w który LEGO chce zrobić? LEGO Week Weekend. Święto marki LEGO, które każdy domorosły fan klocków czeka z wielkimi nadziejami na bardzo ciekawe zestawy bonusowe, które będą dodawane do naszych zakupów. W zeszłym roku dostaliśmy naprawdę dwa bardzo fajne zestawy. Zestaw z Dickensem, który mogliśmy dostać za wydanie z tego, co pamiętam, około... 500 zł oraz za wydanie około 800 zł dostawaliśmy ten oto turkusowy klocek. Sam klocek sobie był nijaki. Już wtedy pamiętam, że ludzie dość mocno narzekaliśmy, ale się ha ale dostajemy badziewny zestaw akurat w zeszłym roku. Ale bądźmy szczerzy, Lego w tym roku przeszli samych siebie naprawdę z budżetami jakie dostajemy na Lego Weekend. Będą to dwa gadżety za zakupy, które dokonamy w sklepie Lego i trzeci, który będziemy musieli zakupić za punkty VIP. Zacznijmy od tego zakupu punkty VIP. Za wydanie 2000 punktów VIP w Lego sklepie dostaniemy możliwość odbioru zestawu aparat fotograficzny. Jak jest, powiem sobie jeszcze sam aparat sobie wygląda fajnie, jest to ciekawy produkt, bardzo ładnie przemyślany. Na pewno wielu kupców zdobędzie ten produkt i wiele osób będzie chciało mieć go w swojej kolekcji. I bardziej mi ciekawi jedna rzecz jest historia taka sama, jak mieliśmy w wypadku sądy Ulysses, czy LEGO odrobiło lek i dokupiło sobie troszkę serwerów, ażeby aż tak szybko Mistrona nie padła, ale i też może wyprodukowali większą ilość zestawów, ażeby większa ilość kupujących miała możliwość dostania sobie go w swoje ręce. Ale nie obyłoby się też bez zestawów, które dostaniemy za zakupy, które dokonamy w LEGO sklepie. O jednym z zestawów już wiedzieliśmy. Podróż Świętego Mikołaja. Bardzo prosty zestaw, Ładnie wyglądający zestaw, już nie okułujmy. ten zestaw jest fajny, prosto zbudowane podwórko z reniferkiem, z elfem, który karmi reniferka, z paroma wyglądanymi drzewkami, taka mała senka bardzo fajnie, kreatywnie to wygląda. Ale już cena, jaką musimy zapłacić tak naprawdę za klocki, które musimy zakupić w LEGO sklepie, już tak fajnie wygląda. Musimy wydać 749 zł na to, żeby dostać zestaw, który zawiera tego, co pamiętam, chyba 340 elementów. Coś mi tu się chyba nie pokrywa i nie gra. Ale to jeszcze jest nic. Dostaniemy jeszcze drugi gratis. Za wydanie 1102 zł dostaniemy pięknie nadrukowaną tabliczkę z napisem Lego BUILDUM Denmark. Wow! Stylizowaną na stary, podniszczony styl. Cudę naprawdę. Mówię szczerze, jest to najdroższy gratis. Który kiedykolwiek dostajemy w historii LEGO. Nie widziałem jeszcze aż takiej farsy jak LEGO zrobiona w tym roku z tak badziewnym gratisem jaki tutaj mamy. Jest to naprawdę słabe pod każdym względem. Nie spodziewałem się naprawdę, że aż tak wysoką cenę będziemy musieli zapłacić za to, ażeby dostać ten gratis w nasze ręce. Nie jest to nijak warte zrobienia zakupów za 1000 ponad złotych, żeby to dostać. Nie jest to ani fajny przedmiot kolekcjonerski. Nie ma tutaj żadnej duszy w wypadku tego przedmiotu. Nie jest to ani, też ani fajny zestaw Lego, który był adekwatny do tej ceny. Nie czuję naprawdę pomysłu, jaki Lego miało w głowie, dając nam taki produkt jak tutaj. Coś czuję bardzo mocno w kościach, że niestety, ale ta tabliczka piękna będzie Lego zalegać na stanie magazynowym przez bardzo długi czas. I będzie to tak z Dickensem, po raz kolejny Dickens pojawi się nam w listopadzie jako bonusowy zestaw, który możemy dostać za zakupy, które dokonamy w Lego Legostorze. Poza tymi super dwoma zestawami, które będziemy dostać za zakupy, również Lego oferuje nam podwójne punkty VIP ten weekend. Ale nadal, mimo wszystko, nie przekonujemy to, co tutaj mamy do zakupów, jakichkolwiek dokonania w LEGO sklepie, żeby dostać te dwa gratisy. Coś tu jest naprawdę nie tak z tym, co dostajemy. Jestem ciekaw Waszego zdania. Co Wy uważacie na ten temat? Czy to, co tutaj dostaliśmy, jest adekwatne do ceny, jaką musimy zapłacić? Czy są to dobre produkty? Czy podoba Wam się ta droga, którą LEGO chce iść w tym momencie? Dawanie nam naprawdę słabych gratisów za. Dokonanie bardzo dużych zakupów w Lego sklepie. Piszcie w swoich komentarzach, co na ten temat uważacie, bo jestem bardzo ciekaw Waszego zdania. Czy co Wy uważacie o tym wszystkim? A jak na dziś, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem. Na razie.